oczywiście strajk nauczycieli. Strajkują również nauczyciele w Nowym Sączu. Pani jest przedstawicielką tego zawodu. Szkoła, w której pani pracuje, zespół szkół nr 4, nie protestuje. Mam pytanie, co pani sądzi o tym strajku i jeżeli pani szkoła by protestowała, czy przystąpiłaby pani do tego protestu? Rzeczywiście, jeżeli chodzi o moją szkołę, gdzie pracuję jako pedagog, nie przystąpiła ta szkoła do strajku, nie przeszło referendum strajkowe. Natomiast ja się utożsamiam z nauczycielami i jeżeli chodzi o podwyżkę płac. Natomiast oświata to naprawa kompleksowa. My nie możemy tutaj popatrzeć tylko jeżeli chodzi o płace, natomiast tym problemem myślę, że trzeba się zająć kompleksowo. Trzeba zwiększyć efektywność nauki przede wszystkim, pomyśleć o tym, tak jak było to przewidziane kiedyś. Ja rozmawiałam z nauczycielami ode mnie ze szkoły, szczególnie jeżeli chodzi o języki, żeby stworzyć rzeczywiście nie podział na grupy, typu, że dzielimy klasę, bo są dwie grupy, tylko spróbować jednak wejść do tego podziału na temat poziomów, jakie reprezentują ze sobą uczniowie. Ja niedawno napisałam także interpelację do pana prezydenta o to, żeby jednak wszystkie szkoły ponadgimnazjalne w Sączu mogły korzystać z pomocy psychologa. My mamy w tym momencie psychologa tylko w niektórych szkołach. Natomiast uważam, że jest bardzo duża potrzeba, żeby jednak ta pomoc psychologiczna była we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych. Cieszę się, że mimo tak trudnej sytuacji, bo ten strajk to jest bardzo trudna sytuacja, cieszę się, że mimo tej trudnej sytuacji udało się przeprowadzić wszystkie egzaminy gimnazjalne, wszystkie egzaminy po ósmych klasach. Mam nadzieję także, że dojdzie do porozumienia z osobami, które są z osobami strajkującymi, z rządem, że jednak to porozumienie będzie. Bo tak naprawdę popatrzmy, najważniejszy jest uczeń, a my znajdujemy się przed maturami. Tydzień strajku to jest wiele godzin dydaktycznych, a godziny dydaktyczne to wiedza, którą mogli maturzyści przyswoić. Więc szkoda, szkoda, bo te lekcje przepadały. Natomiast my dorośli powinniśmy popatrzeć tak. Ten egzamin maturalny był dla nas najważniejszym egzaminem w życiu, gdy byliśmy w szkole średniej. Wtedy nie myśleliśmy, że coś w życiu będzie jeszcze ważniejszego. Dla gimnazjalistów, dla licealistów ten egzamin jest po prostu najważniejszy. Oni tak do tego podchodzą. Dajmy im szansę, żeby w spokoju przygotowali się do tej matury, która im otwiera nową drogę życia. Tylko, wie pani, też jest duży znak zapytania, czy w ogóle maturzyści będą klasyfikowani. Klasyfikacja odbywa się pod koniec kwietnia. Sytuacja jest na razie patowa między rządem a związkowcami. Nie wiadomo, czy ten strajk nie potrwa i nie obejmie okres przeprowadzenia matur. W niektórych szkołach już były klasyfikacje, więc nie wiem, w których były, bo to wszystko zależy od tego, kiedy jest Rada Pedagogiczna, klasyfikacyjna Rada Pedagogiczna. Natomiast tutaj trochę uspokoiła pani kurator, małopolska kurator oświaty, uspokoiła trochę młodzież. Jeżeli pani redaktor śledziła te informacje, to powiedziała, że ona wyrazi zgodę na to, żeby dyrektorzy sklasyfikowali młodzież. Tak naprawdę ona tylko może podważyć taką klasyfikację, a ona tego na pewno nie zrobi. I ta wypowiedź pani kurator była o tyle potrzebna dla młodzieży, bo myślę, że jednak wprowadziła trochę spokoju dla nich. Nie odpowiedziałam jednak pani na pytanie ostatnie, czy no, jeżeli pani szkoła przystąpiłaby do strajku, włączyłaby się pani ten strajk? Na to pytanie. Pani redaktor, ja na to pytanie odpowiedziałam już moim nauczycielom, gdy rozmawiałam z nimi. Powiedziałam, żebym się nie przyłączyła do tego strajku. Ja popieram te postulaty nauczycielskie, natomiast patrzę przez pryzmat ucznia. Z racji tego, że ja cały czas rozmawiam z uczniami, spotykam się z nimi, mam trochę inną rolę w tej szkole. Będąc pedagogiem, tak naprawdę, gdy są problemy, gdy uczniowie chcą porozmawiać, przychodzą do mnie. Powiedziałam, że do tego strajku bym nie przystąpiła. I dalej podtrzymuję to, że uważam, że
raczej nie powinniśmy tutaj angażować młodzież czy dzieci, ale liczę na to i to bardzo mocno liczę na to, że to porozumienie nastąpi. Czyli dorośli powinni rozwiązać sytuację, w jakiej w tej chwili jest środowisko nauczycielskie. Mam nadzieję, że do takiego rozwiązania tej sytuacji dojdzie. Szkoda tylko, że już po trochę tą młodzież wciągnęliśmy w ten konflikt. A tak jak powiedziałam, dla nich najważniejsze są egzaminy. Jeżeli nauczyciel przygotowuje ucznia przez 3 lata i podkreśla mu to, że uczysz się po to, że przed tobą egzamin, który musisz zdać jak najlepiej, to ważne jest, żeby być z tym uczniem właśnie podczas tej trudnej chwili, gdy ten egzamin zdaje. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Bardzo dziękuję Państwu za wysłuchanie rozmowy. Dziękuję. Dziękuję.